Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czesław Czechiński i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście historię, a tylko na samym starcie powiem łapki w górę, komentarze, bo to pomaga, wiecie jak jest, a my kontynuujemy sobie, słuchajcie, bronienie naszego Desmonda. Jakieś takie dziwne tiki, muszę jakby... Czuję, że muszę się ruszać. Nie wiem, dziwne to jest, straszne. Przed chwilą giga mi się spać chciało. A miałem miny rozkładać, kurwa, nie dał mi czasu za bardzo. Kiedyś tak miałem też. Że bardzo byłem taki... Nie wiem, jak to nazwać. No właśnie, taki... Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. A czasem mam tak, że jestem mega bardzo taki... spoko. Różnie. A to wiadomo, zależy od dnia. Dobra, my kontynuujemy historię. Tak, siekierą ich nie zabije, ale granat odłamkowy to tak jak właśnie wybrałem przed chwilą jest... Wydaje mi się, kurwa, dobry wybór ogólnie. Naprawdę jest, wydaje... O kurwa. Ja mam wrażenie, że sobie zadupcyłem tymi granatami wie. Że sobie zajebałem tymi granatami więcej niż im. A na dole. O kurde. O, niedobrze, że on bardzo niedobrze, że on traci przytomność. To jest absolutnie fatalna informacja. Simpaki, simpaki, simpaki. W ogóle te odcinki mogą być ostatnio trochę nudne. No jak tak na przykład nagrywam w serii, to jest... O, naboje. Bo ja nagrywam taką sobie serię ogólnie teraz. Więc to może być takie, wiecie, dla mnie... Już mnie trochę gardło może boleć, o. Ale ostatni odcinek dzisiaj sobie nagrywam i mam nadzieję, że będzie w porządku, jakby dzisiejszy odcinek nie był w najlepszej, że tak nazwijmy to, formie. To mam nadzieję, że i tak mi wybaczycie. Pewnie, ale mi się łapa trzęsie. Mi się paluch. Opa też. Patrzcie. Nie widać to. O, widać? Coś tam widać delikatnie. Na pewno bardziej to odczuwam. Ale dziwnie strasznie. A to tak zawsze jest. Jak na przykład ja się często nie wyśpię, to właśnie tak mam. No, mocno niewyspany. A na przykład jak nie spałem całą noc, nie? To potem jak już tam nie śpię 18 godzinę, to mam takie właśnie takie dziwne tiki, w których czuję. Albo jak się nie wyśpię też. Dzisiaj się nie wyspałem. No, dobra, może grajmy, co? Bo to nie jest kanał vlogowy. Znaczy, w sumie i tak, tu po prostu będę grał i opowiadał, w tym sensie o to mi chodzi. Ja już nie wiem, co chciałem powiedzieć. No, że się nie wyspałem właśnie, tak, bo poszedłem spać chyba o 4:00. Ale zanim usnąłem, to było 6:00, a wstałem chyba o 9:00, więc... Nie jest dobrze dzisiaj. Wykonano, ty, udało się wreszcie jakieś kurwa misje wykonać w tej grze, a nie tylko nabyć nowe. Jest progres. Jest progres, wreszcie coś czuję, że nie nabieramy ciągle tych misji, tylko wreszcie coś się udało zrobić. Działko obrotowe. No wziąłbym działko obrotowe, tylko wtedy będę giga ciężki. Coś mogę z tym coś zrobić? Przekonajmy się. Ten miotacz jest warty 2. Więc możemy go wypierdolić. I już jest miodzio. Czy coś jest jeszcze na górze? O kurde, ja nie mam picia. No i bardzo niedobrze. O, miny. On tak gadał, że mogę je rozłożyć. Tylko jest taki problem, że on w ogóle mi nie dał czasu na to, żebym to zrobił. O, baterie. No dobrze. Brudne wody możemy wziąć, bo to jest akurat sporo warte. Simpaki na pewno. I spinki. Idziemy. Co tu się działo? Ktoś mi kurwa powie wreszcie? Bo 40 minut się z tutaj na dupcą z tym chłopem.
i coś, i nie wiem, co się dzieje nawet. Dajcie, muszę iść po wodę, bo... Dobra, woda jest gotowa. Powinienem się w sumie napić przed zaczęciem, ale... Nie, aż tak nie widać, ale... Magnes jest potrzebny, ewidentnie. Powiedz mi wreszcie, o co chodzi? Czy nie? Ale to ci... O kurwa. And I didn't even need to use the failsafe. Molka, but that would have done a real number on some of the paintings. So just as well you were here. Anyway, name's Desmond. Cogs. Jaki mechanizm awaryjny mówisz? The type that kills everyone outside of my safe room and leaves a hell of a mess to clean up. Standard type. Not worth wasting on ignorant savages like them, honestly. Just as well you came along when you did. So... Tell you what I'll do. I'll share a few tips for the next time you're making a dramatic final stand. Zadałem atut znakomity obrońca. Teraz zadać większe obrażenie i lepiej się bronić stąd w miejscu. Okej. Okay. To niedobrze akurat. Wiesz, czemu tubylcy przypuścili ten atak? Not a fucking clue. It'd be easy to chalk it up to their crazy religion. But if I'm right, and I always am, there's something else going on. That's the third attack in a month, so somebody's got a grudge with me. Whether it's a man or a god, I intend to set them straight. Czemu mieliby napaść na tą posiadłość? Damned if I know. It was abandoned when I got here. There's plenty hidden away here. None of it would be useful to a bunch of crazed inbreds. Nasz kamień o imieniu Nadine? I've been around for a long goddamn time. The last time I knew a bird named Nadine, I still had skin. There was some girl who came nosing around here a few weeks back, but she ran off before I could introduce myself. I'm here on my own business. You wouldn't understand it even if I tried to explain it to you. I don't know why anyone would bother with this shithole. It's filled with a bunch of disgusting inbreds and half-crazed loons. I'm gonna do what I came to do. And then get the fuck out of here. Dobra. So here's the deal. I help you get in with those tribals, you help me get what I want, and I'll make you fucking rich. Just try not to sprain a lobe while you're thinking about it. My time is short. Co? Jakaś nowa misja, tak? Co to jest? A, konsola? Cox. Dobra. O, nie ma nohala, ty. Noc jest nieposiadany. Ale to... Nawet jest straszne. Co miałem zrobić? Aha, speeda. Albo ja sobie speeda wyłączyłem, tak? Tak. Pewnie, że jestem za ciężki. Jakieś misja tego, coś? Notatka? Wiem, że w domu, dobra, tego macie sobie przeczytajcie. O jego prośbie. Dobra, widzowie, bo ogólnie jest taki problem, że wypierdalamy stąd, w sensie nie chcemy tu być. Znaczy, dobra, no możemy jeszcze pogadać, no jak tu już jesteśmy, a pewnie kogoś ten wątek ciekawi. Moją niestety nie. Nie za bardzo. I need you to find a way into their commune and figure out what's going through their little heads. Be a good pup, and old Desmond will give you a treat. And of course, who knows what riches they have for you to steal. Są takie słowa, których nie potrafisz wymówić, nie? Chciałbyś teraz roleplayować, nie? I powiedzieć, ale po prostu nie przechodzi ci to przez gardło, nawet żebyś powiedział to. No nie potrafię, tak? Nie, nie, nie. A to jest strasznie dziwne, bo to jest normalne słowo. Chodzi o, jak masz zdrobnienie od dad. Ale nie potrafię tak tego powiedzieć, tak jak sobie to wymyśliłem w głosie i powiedziałem to takim głosikiem. Nie wiem, jak się to, nie, coś mnie blokuje, żebym to powiedział. Nie potrafię po prostu.
A byłoby to śmieszne chyba. Komedia. Zumysł. Dobra, ale jak wniknę w ich szeregi? Easy peasy. Right about now they'll be wondering what happened to their hunting party. Naprawdę sądzisz, że wpuszczą mnie tego? These are people who think cutting a hole in their skull can expand their mind. They're not exactly scholars over there. Just head up to the cathedral and ask real nice. When you're in, you'll find the bastard in charge and find out what they're up to. Dobra, to znaczy, bo... Just need information. No need for violence. Bo ja nie... Tak, żeby to nie zabrzmiało, nie chodzi o to, że ten... Że ten wątek jest jakiś turbo niefajny. Chodzi o to, że to jest bardzo fajny wątek i wiecie, wszystko spoko, tylko... tylko jest jeden taki mały problem i ten problem nazywa się... Poziom trudności jest tu kurwa gigantycznie za duży i po prostu nie powinna nas tu być w tym momencie. Nie ma szans. Nie było szans zrobić tej misji na poziomie bardzo trudnym, a ja bym chciał sobie pograć na bardzo trudnym. Więc moi drodzy, wydaje mi się, że jest tylko jedno rozwiązanie. Czyli wrócić z powrotem tutaj. Trzeba wrócić z powrotem. Tylko teraz gdzie poszedł nasz chłop? Gdzie poszedł nasz chłop? Kurde. I tu pojawia się pewnego rodzaju problem. Bo ja nie wiem, gdzie chłop poszedł. Tam było napisane, gdzie... Ty, a nie macie takiego wrażenia, że płyniemy, jak tak się ruszam? No nie, że płyniemy, pa. Dobra, że tego, że... O, co ja zrobiłem? Nie, dobrze. Że nie będzie ten chłop nasz przyjaciel, co nam nosił wszystkie rzeczy, poszedł. Kurwa, że ja musiałem... Ja muszę zawsze coś tak... Zepsuć wszystko. Dobra. Ja bilet chciałbym. Ja kupuję bilet, płacę mu, a on płaci mi za... Rurkę OP. Za... Granaty odłamkowe? Nie, może nie. Karabin dźwigowy. Może nie, karabin myśliwski. Mam dwa w sumie. Który mniej warty ten. Coś takiego, snajperski może nie, szturmo... A, bo też sprzedamy. Szturmowy. Minę też bym zostawił, bo jak będziemy grać na tym najtrudniejszym, to może być faktycznie akurat wtedy może być ciężko. To bym sprzedał, siekierę akurat sobie poulepszę. 48. Trudny przedwojenny garnitur. I aparat korekcyjny, bak. Bak. Bilet do metra. No i lecimy. Parostatkiem w piękny rejs. Gdzie on je... kurde. Dziewiąta kompania? Coś takiego, nie? Czy nie? Czy to nie to? To coś tam było, nie? Że ten chłop nasz został oddelegowany do jakiejś dziewiątej kampanii, coś tego, nie? Kurde, tylko... Dziewiąta kampania. No nie bardzo. I gdzie? Kurde, to teraz ja zielonego pojęcia nie mam, bym musiał znaleźć na odcinku. No nie będę bez niego chodził, to znajdę, muszę poszukać na poprzednim odcinku. Dziewiąty krąg, widzowie. Mnie gardło boli, muszę tabletkę wziąć. Gdzie jest dziewiąty krąg, kurwa? Co to było dziewiąty krąg? Wszystko poza wojną, dziewiąty krąg. Ja się te nazwy, imiona, coś tego, to jest tragedia, widzowie. Dziewiąty krok. Dziewiąty krok. Czy dziewiąty? To. Nie. Czy dziewiąty... Kurde. To nie rozumiem. Gdzie jest dziewiąty krok? Dobra, po co ja to zacząłem? Najpierw go odnajdę, a później się widzimy. Patrzcie sobie, kto tu chilluje, widzowie.
Pewnie, że tak. Chodź. Gdzie jest? Zajebiście. Możemy coś tu sprzedać, kupić, pożyczyć. Znaczy pożyczyć na pewno możemy, ale to nie wiem czy. Ale zielony jesteś. Mój ulubiony kolor, zielony. Ten się dopierdala strasznie, jak coś kradnę z tej szafki. Naprawdę? Czy ja chcę, żebyś coś mi naprawiał? W sumie możesz. Kiera. No możesz, ciałko, możesz, pantysz. W sumie wszystko możesz. Nie wiem, czy dużo na to wydałem, w sumie nie patrzyłem za bardzo. A właśnie, bo my mamy strasznie dużo tych siekier i ja bym teraz te siekiery ulepszone poulepszał jeszcze bardziej. O, i wtedy mamy taką jedną zajebistą siekierkę. I to jest kofsior. Siekiera jest mocna też. Chociaż no, tam to było najlepsze, co stąd ukradliśmy, nie? To było totalnie OP. Co stąd zajebałem. Już nawet nie ma co okradać. Wszystko już okradłem. Tak, tak, będę kombinować, jasne. Dobra, idziemy. Jak ty masz, ciągle zapominam. Haron. Gdzie jeszcze czasem witam nawet. Erich Soski, a czasem Czesław Cichiński. Jak ja sam nie wiem, jak ja mam na nazwisko i imię. Nie no to. Dobra. Jakieś misje by się z tego robić. Poznać członków plemienia. To nie, bo to jest tego, nie? To jest tam do tego, tak? To. Nie tutaj to jest. To jest gdzieś indziej? Nie. Tak? Zresztą mam tu zaznaczone, co jest? Cześć, będzie co? Ej! Poczekaj, kurwa. Poczekaj. Czemu mam tu zaznaczone to misje? To bez sensu jest. To jest zbugowane? Tamto to jest inna mapa, tak? Nie da się. Da się tylko i wyłącznie przepłynąć, tak? Chyba. To mi się wydaje. To jest w ogóle rzeka, ty. No tak. No jest. Dobra. Ale misję to bym inną ustawił. Zadania. Dostań się do krypty. Nie, poczekajcie, może... W stronę dziury. Idziemy robić tą misję. To mi się podoba. W stronę dziury. Dobra. W stronę dziury, widzowie. O kurwa. Dobra, żartowałem. To zwolę starego i misję główne robić. Dobra, robimy jednak misje główne. Do krypty 102, czyli czeka nas wspaniałe 20 minut podróży po świecie. Najbliżej jest krypta 101, a zaraz za nią jest krypta 102. 102, 103, coś takiego. 112. Science over. Dobra. I musimy się jakoś tam dostać. Ja mam w ogóle coś do strzelania, bo te kurwa cały czas z tym chodzę. Co ja chcę do strzelania? Karabin? Nie, na wiadomo nie mam. Rurę. Ale nie za siekierę. Rurkę na drugie i no. Ty, sto. To ciałko obrotowe stówę zadaje. To już jest dużo. No do krypty nie wejdziemy. Ciekawe, czy później na przykład rozwiąże się sprawa krypty. Ty, a to co to jest? O, to samochód jest. Okej. Okay. Ciekawe wynalazki technologiczne. Kurde, my jakoś tam musimy wejść i tędy. Idziemy w miejsca, w których nas jeszcze nigdy nie było. Z tą podróżą będzie nasz towarzysz też podróżował w tej podróży. No chłop z nami też idzie. Coś pod nami? Coś pod nami? Może nad nami? Wątpię, wydaje mi się, że pod nami, szczerze. Albo po prostu mapa nie do końca się zgrała z obrazem. A, po prostu mapa się nie do końca zgrała z obrazem. Czy my chcemy ich zabić?
Nie no, chodź. Idziesz? Idzie? O kurde. Oj, nie jest dobrze. Dobra. Zmiana taktyki. Chłopiec kurwa magiem, czy co? No widzę, że jesteś hit. Już gonię chłopa z siekierą. Spokojnie. Ale nie uciekaj. Kurwa, że ja nie potrafię. A trafiłem chyba go akurat. Dobra. Wszyscy? W porządku? Aaron. Kurwa. No to robot to tak strzela. No kurde. A co za robot? O. Co? Kurwa, gdzie on save'a? Tutaj. No. Problem jest taki, że jak właśnie dobrze, że nagrywam, bo jak nie nagrywam, słuchajcie. No na bank bym nad siebie to pewnie bym strajhardował to i wiecie. I był kwas. Dobra, nie podejdziemy chłopa. Od planki, coś tak czuję. Podejść możemy, ale czy. Ten sens, słuchajcie, że to coś co on trzyma w ręce, to nie jest do strzelania, tylko do leczenia. To wygląda jak takie do leczenia. Taka strzykawka albo coś takiego. Zostałem oszukany. Dobra, martwi. Podniosłem? Chyba nie podniosłem jednej laski. Tej. No nie, miecz chińskiego oficera. Ciekawe, nigdy tego w sumie nie znalazłem. A to co to jest? Skupisko śluzu. Kapsle. Kij baseballowy. To nie chcemy. Lowka. Olbrzym. Pancerz bandyty. Nie chcę. Psie mięso. Kurczę. Wziąłbym to psie mięso. Impaki. Chyba można użyć. Też mogę lepiej tego. Mogę lepiej użyć. Zamiast impaków to na przykład krwi albo czegoś do jedzenia. Ale już, dobra. Jest jakieś studoło przetrwała. Rozumiem, że bezpośrednio tutaj bomba nie zajebała, nie? Chyba. Znaczy by tak to nie wyglądało, tylko gdzieś błynęło się gdzieś indziej i po prostu wiecie. Tak się tutaj radioaktywne wszystko potoczyło, że większość ludzi po prostu umarło i starość zjadła. Na przykład taką sopę. Mi się wydaje. Chłop z nudów umarł. Kurde, to jednak spora ta mapa w tym Falloutie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę, że będzie. O kurwa. Spodziewałem się, że będzie tam mniejsza. Co to jest, kurwa? No, ja mi też. Ale nawet. Nie, spierdalam. O kurwa. Ścieżka. Śpiewamy, Haron, śpiewamy. Nie ma co, bo ja i tak mam full leku. Powinienem to w sumie zostawić w Megatonie. No, a ja tak jak debil. Kurwa, no strasznie tu dużo rzeczy jest. O kurwa. Powinienem zostawić to w Megatonie. I tego, ale wydaje mi się, że... O kurwa, ale to ma damage potężny. Ja pierwszuper. Ale skwas. Mam tu gdzieś najbliższą coś odkryte blisko? Właśnie nie ma, bym znowu musiał do krypty się. Pierdolę to. O.
Ale fajna zabawa. No to może granat odłamkowy podziała. Dobrze rzucam? Chyba dobrze. O kurwa, ganka mi zrobił chłop. Zostaw mnie. Dobry. No i jak zwykle, kurwa, w chuj mi w dupę. Jaoguai. Co to jest? Jaoguai. Nie no, zanim ja z siekierą... No kurwa mać. To co ja mam zrobić? Nie wiem. Minigun działa. Jako tako. Kurwa. Nie, to nie wiem co ja mam zrobić, autentycznie. Nie wiem. Karon. Jebany lamusie. Ja przyjmuję hity. A ty strzelasz. Dobra, nieważne. Ty, nie mogę wczytać save'a, co jest? Ja nie mogę. Dobra. Plan B. Miny odłamkowe jest plan. To jest dobry plan. Dobra, o. Dobra, plan C. No nie da się, widzowie, no. No co? Zdałem na łatwy. Plan D? Plan D jest najroz... Z planu D w takim razie. No dobra, brak planu D. To jest mój jedyny plan. Okej. Okay. Mamy przypał straszny, bo trzeba jakoś. Nie? To jest. Nie chcę normalny, chcę. W takim razie, jak nie bardzo łatwy, to chociaż łatwy. Tytuj. Dobra. Hit. Kurwa, było blisko. Dobra, my przyjmujemy hity. Zajbiście. Tylko musimy przyjmować hity. Jest miodzio już. Tylko hity, hity, hity. Czy... Nie, nie! Haron, Haron! Dobrze. Jaki kurwa sef. Jest git. Zmieniamy poziom. Bo to jest słaby zapis miałem, niestety. Beznadziejnie to zapisałem. Oj, nawet poziom biliśmy to. Zawsze coś. Retoryka. Na maksa chcę. Chcę mieć 100% wszędzie. I... Szkiele topowe, mniej obrażeń, brzmi spoko, no nie? Czy jest coś jeszcze, co mi się... Krwawa jadka brzmi też koks. Krwawa jadka zmieni zabite przez ciebie istotę w czerwoną papkę. Kurwa, brzmi nieźle. Lecimy. Co za legendarne mięso. Wartość 30... Obrażenia plus 10. Aha. No spoko. Dawaj. Paliwo. Słomo nie bierzemy, nie wiem co. Idziemy. Minigun OP. Skorpion, ty. Ale nie zauważyłem.
Rikosetę musiał dostać. Albo coś takiego. Czy my idziemy do domu? Nawet tu nie ma co kurwa zwiedzać, bo nie ma co z tego względu, że nawet jak coś znajdziemy, to nawet nie ma jak podejść. To mi się nie podoba, to co tam widzę. Wyjątkowo nie. Tu wchodzimy w... Jak sobie ledwo co jesteśmy w stanie pokonać kurwa dwa roboty na najwyższym poziomie, to ja sobie nie wyobrażam co... Jak ja chciałem na tamtej wyspie coś zrobić. Nie się mi odjebało od kaski. No, są jacyś ludzie. Nie ma. A tu jakieś postać? Nie. Zdarzyło się tu kręcicie. We couldn't make it past the super mutants. So now we're just going to find our own place in the wasteland. Mm-hmm. It's a city of ghouls. It's the only place in the wasteland that belongs to our kind. It's hidden inside the Museum of History. Oh. To trochę wypaliliśmy wcześniej. Tam, z tamtą misją. No cóż już po was. Nie. Tak nawet. Znaczy normalnie to bym kliknął. To nie jest żadna moralność, to chodzi bardziej o to, że po prostu nie mam miejsca w eku, więc po co mi to? I tak bym wyrzucił. Daleko jeszcze do tej krypty. O kurde, morek. Giga jest daleko, co jest? Dobra, Nexta sobie pójdę, dobra, już będę wiedział, widzowie, na przyszłość. Nexta, nie nagrywam odcinka jak idę. Odcinek schodzenia. Cały odcinek schodzenia jest. Niektórzy. Znaczy, chociaż taki jeden. No, może. Bo kurde, bo zaczynam mówić coś i nie dokończam w ogóle myśli. Z jeden albo coś takiego odcinek w sumie może się przydać taki, bo ktoś może lubić takie rzeczy i wtedy będzie mógł sobie pochodzić. Akurat jak tam nagram. Jeden, ale tak się będę starał na przyszłość przynajmniej trochę wycinać takie rzeczy. Jak będzie gdzieś jakaś daleka podróż, to zatrzymam nagrywanie, ale nie będę ukrywać, że po prostu czekam na obiad i nie chciało mi się. Pomyślałem, że za darmozkę, za... O kurwa. Za darmoczkę nagram co odcinek. W sensie i tak to muszę dojść, więc jak nagram teraz odcinek, zacznę nagrywać, to i... Wiecie o co mi chodzi. Czyli tak muszę tam dojść, a tak jest plus jeden odcinek u mnie na kanale. Plus jeden dzień. Żeby na pewno te odcinki się w miarę o 16 godzinie pokazywały. Codziennie. Ewentualnie 16:15, no tak raczej tak w takich godzinach. Coś takiego. To zależy też jak YouTube stwierdzi, że nie możesz tak robić, o tej godzinie dodawać. No to wtedy raczej no nie dodaję, no nie. No ale rzadko na szczęście tak stwierdza, więc... Chociaż ostatnio stwierdził tam, nie wiem, jak dodawałem te wszystkie odcinki, to nie było o 16. Mogłeś tylko kurwa o 16:15 albo wydupcasz. To szybciej zapisywać. Muszę się nauczyć takiego odruchu. Widzę wroga, zapisuję. To byłby dobry odruch. Czy my jesteśmy na miejscu? No nie. Jeszcze przed nami kupę drogi. O kurwa. Jest mój. Strzelanie na taką odległość mam wrażenie z machine gunna to się równa z... O kurde. Czy to Piotrek Zyła, nasz nowy mistrz świata? To akurat nie było za ciężkie. Idziemy do krypty. Nie podnoszę, bo to nie ma sensu. Nie mam miejsca i tak. Musimy odkryć... A co to jest? Jakiś ork? Ty. Czemu oni zieloni są? The fuck? Oni tak zawsze byli zieloni? To jest. To jest krypta, no pewnie nie no. Nie wygląda na kryptę. I musimy iść górami chyba, nie? Tak, na pewno.
Kurde, ile drogi to jest. Ja pierchluper. Stream, znaczy stream. Dzień schodzenia. No przydałoby, na takie dużo odległości by się przydało coś takiego właśnie precyzyjnego jak to. Nie kurwa, minigun. Po czwórkę sobie ustawię. Pyk. O, to dzięki. Nie wiem co się strzelać, tylko ammo będę marnować. I tak. Co ty we mnie celujesz, gościu? Tak nic z nich nie podniosę. Ciekawe, na co tu strzela kurwa, na ogniwo fuzyjne? Bo wydaje mi się, że tylko i wyłącznie ogniwo fuzyjne miałem tak dużo. Na co to strzela? A, na 10 mm, kurwa, to ma giga dużo obrażenia na to, że strzela 10 mm nabojami. Na przykład ten karabinek mały to tam 4 zadawał, taka pierwsza broń, którą pamiętam, a potem tam 10, a ten no... 27, więc no delikatnie więcej. Co tam się dzieje? Tu coś będzie ciekawego, coś czuję. To jest jakieś arena walk. A tu nie miałem się dostać jakoś? Na przykład w jakiejś misji? Innej? Na przykład, że... Nie, odmy. Dobra, jesteśmy przy krypcie. Nawet, kurde, nie aż tak długo. Jak się idzie, to... Nie było najgorzej. Od razu możemy się wykąpać. Liczyć na to, że... Wyrośnie nam trzecia ręka, idę. To jest ciekawości, ja tylko jeden. Mógł się napić? Nie mogę. O, widzę potwora, Sawę. Się nauczyć, tak jak mówiłem, od ruchu. Widzę potwora, więc klikam Sawę, nie? Będzie git. Potwór mnie atakuje, klikam tabę. Który się wczytuje? F9, a czasem nie działa, czasem działa. Jest dziwne. No i tu jest problem. Można olbrzymem upierdolnąć, albo dwururkę w sumie. Można też w czasie, kiedy biegnie, się wyhilować i szybko biec. I liczyć na to, że nasz kompan go rozdupcy. Można też użyć pewnych rzeczy, których nigdy nie używam, czyli na przykład to. I tak tego mam gigę dużo. Na przykład to. Podniosę to później. Na przykład to. Gdzie mój kompan jest? Tap. Hit. Gdzie jest nasz ziomuś? Gdzie jest nasz ziomuś? To jest. Szukam nas. Impact. Może Stealth Boya by użyć. Albo. Co to było? To nie był Pixel. Zawsze zapomnę. Psycho? Psycho i... Medix? Chyba tak. Szybko wyciągasz normalnie dwururę. Więc od razu się healujesz, bo chłop ma 7500 damage'a. Myk. Dobra, tap. Impact. Boom, czekalaka. Ty, gdzie jest mój kompan? Kurwa, zgubił się, bez kitu. Gdzie on jest? Tam? Gdzieś, no chyba, on nie padł. Prawda? Raczej nie. Gdzieś tu powinien być. Chyba, że ominęła mnie ta informacja. To bardzo mi się wkurzy, jakby mnie ominęła taka ważna informacja. Udało mi się odkryć jakąś tego, miejscówę. Gites. I to jest zaraz przy krypcie, tak? A to nawet... A to tutaj mam myślę? No to dziwne.
Aha, bo z tym garażu i do krypty. No to ciekawe. A to co to jest? A to mój. Dobra, widzowie. Bo teraz i tak trzeba zrobić dużo rzeczy. Mianowicie ja stąd muszę się teleportnąć do... Stąd, słuchajcie, teleportuję się do Megatony. Aha. Żartowałem. Ale pewnie jak pokonam wrogów, to się teleportuje do Megatony. I w Megatonie... I w Megatonie... Przedaję, albo przynajmniej chowam sobie do szafy wszystkie rzeczy, by móc z tych rzeczy zbierać więcej. Logiczne, prawda? Prawda. Czy mogę już się do Megatony tego przenieść? O, mogę. Dobra, więc to było na tyle dzisiaj, trochę krócej schodzenia. Ale takiej mówię, taki. Właściwie i tak to musiałem iść, więc stwierdziłem, że czemu by nie. Łapkę w górę można zostawić, komentarz i wpaść w linki w opisie. Serdecznie zapraszam. Co? Widzimy się jutro o godzinie 16. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.